najpierw nie zostałem z Gredem. Może powiem najpierw, jak nie zostałem z Gredem, jak w 2008, 2009 lub 2010, już nie pamiętam dokładnie, mógł być też to 11, pisałem do Ściery, wysłałem mu tekst, który był kompilacją tekstów multikulturowych, multimedialnych, o tym, jak to gry opowiadają językiem filmu, a film trochę językiem gier, i tam mu zrobiłem taki konspekt na stronę. Pełen zadowolenia z siebie samego wysłałem do Ściery i oczywiście dostałem, no wiesz, fajne, ale to się nie daje na tekst, zwróć kiedyś tam, okej, to się nie wydarzy. A potem 2012 skończyłem studia kulturoznawcze, napisałem pracę o filmowych adaptacjach gier wideo. Napisałem do Butchera, bo mi się po prostu nudziło, bo robiłem jakieś korpo rzeczy namontowane i chciałem czegoś innego. Poza tym minęły 3 lata chyba od maila do Ściery. Zmieniło się kierownictwo, więc może teraz napiszę do pana Ściery, do pana Butchera, panie kierowniku. Tu mam taki licencjat, mogę z tego zrobić tekst. A Butcher od razu napisał, ty tam żadnego tekstu nie chcę, chcę całą serię tekstów, weź po kolei na warsztat każdy z tych filmów, o których napisałeś w licencjacie i jedziemy z koksem. A ja mu tak piszę, słuchaj, a może byś chciał chociaż na przykład konspekt, taki wiesz, taki, żebyś wiedział, o czym napiszę. Nie, tam dawaj, nie ma czasu. Okej. Miesiąc później, a już w trakcie było wiadomo, że Walkiewicz odchodzi z regionu i Butcher się pyta, a tak przy okazji, a może byś był gotowy, żeby przejąć region filmowy po Walkiewiczu? Bo tu jeszcze taki ktoś się jeden kręci, ale w sumie nie wiem, zastanawiam się. A ja mówię, no ba, nie? I wiesz, wow, po Walkiewiczu w buty wejdź teraz, jak on na filmy by poszedł. No ale dobra, Butcher dał. Pierwszy mój region filmowy to był maj. Pierwszy tekst to była adaptacja filmowa Super Mario Bros. Z 1993 roku. Krótka analiza na dwie strony. Mówię, w maju region filmowy i poleciało. I w zasadzie od tamtej pory jakiś rekordowy, najbardziej rekordowy miesiąc to miałem czerwiec lub lipiec 2013, kiedy chyba 13-14 stron zapełniłem tekstami. No to jest 14%, kurwa, to jest 14% magazynu, tak? I tam był duży tekst o Postapo, bo była akurat premiera The Last of Us, był region filmowy, był jeszcze jakiś jeden tekst, więc razem z tego wyszło 13-14 kartek. I ja pamiętam, że to kompletnie miałem miesiąc wyjęty z życia. Ja nawet nie wiem, jak to się stało. Jeszcze był upał jak diabli. Więc potem trochę stonowaliśmy już do jednego tekściku krótkiego na miesiąc, a potem już rzadziej, bo wiadomo, człowiek ma 33 lat, a nie 26, więc trochę się pozmieniało w międzyczasie. No ale my mieliśmy hardkorowe końcówki, które pamiętam. Jedna była ta najsłynniejsza z tych nowożytnych, już za Butchera, jak byliśmy po prostu na Gamescomie w Kolonii i trzeba było teksty do magazynu oddać dosłownie jakoś od razu. Po prostu ostatni dzień był Gamescomu, mieliśmy ostatnie spotkania, wsiedliśmy w samochód, wymeldowaliśmy się z hotelu i pisaliśmy, tak, byłem, że Butcher, Roger, chyba wszyscy pisali teksty, ja akurat nie miałem, nie musiałem, ale siedziałem za kółkiem, bo ja byłem prowadzący auto do Kolonii z powrotem, więc w zasadzie musiałem warować, tak, a też byłem zmęczony, bo tak samo jak oni biegałem też po tych wywiadach, a jeszcze kręciłem właśnie film, który później, parę tygodni później trzeba było mieć zmontowany, więc też miałem swoją fuchę. Ale chłopakom nie zazdrościłem totalnie, że muszą siedzieć na takim wymęczeniu po dwóch czy tam trzech dniach latania po halach, po tych upałach i jeszcze tak naprawdę w środku nocy, do wczesnych godzin poranno-nocnych, po północy, Butcher przypięty kablem gdzieś tam do gniazdka w maczku na podłodze w McDonaldzie w niemieckim, w Kolonii, pisze ostatnie teksty, błagając, żeby go tam dosłownie nie wyrzucili. Jakoś tak to było, nie pamiętam dokładnie. Ale generalnie sytuacja była z gatunku tych na skraju. Wiem, że potem chłopaki coś mówili, że poszli do jakiegoś hotelu, tudzież przybytku innego rodzaju, gdzie ich wpuszczono i mogli kontynuować pracę, ale to już dobrze tego nie kojarzę, bo też byłem strasznie zmęczony. No i moja końcówka to tak naprawdę był dalszy ciąg tej historii. Bo jak już oni powysyłali teksty i mogliśmy w końcu jechać do Warszawy, to ja wsiadłem dopiero za kółko, a nie spałem ani chwili, bo po prostu nie byłem w stanie, więc jedziemy. Ja Red Bull za Red Bullem. Chłopaki w kimę, a ja tak, z oczkami po prostu na zapałki. I pamiętam, że dopiero gdzieś blisko granicy polsko-niemieckiej już mnie tak zmogło, że zjechałem na stację benzynową, położyłem się pod drzewem na kocu i 15 minut leżałem, nawet nie zasnąłem, tylko leżałem, po czym wsiadłem. Mówię, dobra, chłopaki, jedziemy. I już bez problemu dojechaliśmy do Warszawy, co było strasznie dziwne, bo nawet nie zasnąłem, nie? No i to był straszny hardkor. Inne końcówki to są te związane z imprezami, które są tuż przed oddaniem tekstu, gdzie tak naprawdę zarówno Butcher, jak i Roger nas oszukują i te deadline'y są gdzieś indziej w przyszłości niż są w rzeczywistości, bo tak naprawdę oni kłamią, my to wszyscy o tym wiemy, ale dajemy się na to ciągle łapać. Więc
chodź, oddaj tekst, a będzie impreza, chodź do redakcji, dobra, więc piszesz, spinasz po ślady, się tak naprawdę okazuje, że ten deadline był później, a jeszcze, wiesz, można było po drodze w piątek zrobić imprezę w redakcji. I dla Rogera czy Butchera sytuacja win-win, teksty mam, napiłem się z chłopakami, a jeszcze ewentualnie tam deadline jest troszkę później, bo drukarnia później wymaga, więc oni mają święty spokój. No ale dobra, tak to działa, ja się nie dziwię. Tutaj niektórzy oddają teksty w ogóle po druku. Nie wiem, jak to się dzieje, że one w ogóle potem do druku idą. Są tacy słynni, ja to nie będę nazywał, bo ja też mam swoje za uszami, coś mi się zdarzyło gdzieś tam last minut. Pamiętam też swoje końcówki z pisaniem tekstów, to swoje prywatne i one były najbardziej hardkorowe. Wtedy, kiedy piszesz tekst i piszesz go tak naprawdę nocami, przez na przykład dzień lub dwa i sprawdzasz go po setki razy gdzieś nad ranem, robisz to w weekend, więc generalnie schodzi ci ten wolny czas. Więc od poniedziałku do piątku pracujesz w pracy normalnie, a potem jeszcze w weekend musisz się postarać, no bo wstyd wysłać słaby tekst i więc sobie nie pozwalasz na to. Więc siedzisz po nocach bardzo często i wiesz, potem w poniedziałek znowu idziesz do pracy, więc tak naprawdę jesteś wymęczony. I to są takie te prywatne końcówki, które myślę, że wielu z nas ma. Ale chyba też właściwie nie słyszałem, żeby ktokolwiek kiedyś mówił i przeżywał. To mi się wydaje, że to jest takie normalne tak naprawdę, nie? Że o, znowu napisałem i znowu mnie wymogło strasznie, nie? Znowu mnie wymęczyło. Także z tych końcówek to najważniejsza dla mnie była ta kolońska, ten koloński powrót do Polski po Gamescomie 2013 lub 2014. Nie pamiętam dokładnie, który to był, ale lub nawet 15 mógł to być. Bo jeden z tych był strasznie hardkorowy właśnie. Ja nienawidzę targów. Ja nienawidzę Gamescomu, nienawidzę na nie jeździć. Po prostu nie cierpię. Uważam, że to jest najgorsze miejsce na świecie w środku lata, gdzie możesz się wybrać. Totalnie. A mnie Gamescom był zawsze horrorem i masakrą i w ogóle totalnie czymś, czego nienawidzę, a z drugiej strony uwielbiałem, więc jest wiadomo. Kochasz to, ale byłem 3 razy i za 4 razem już mi się nie chciało, już nigdy więcej nie pojechałem. 2013-2015 to były moje Gamescomy. Jarałem się, bo mogliśmy zrobić z tego film, zrobiliśmy 2 i potem jeszcze mieliśmy za 3 roku jakieś krótkie filmiki. Ale gdybym miał tam jechać fanowsko, prywatnie, w życiu bym tam nie pojechał. Uważam, że tam po prostu tam jest głośno, tam się nie da wytrzymać. Jak jesteś na stoisku biznesowym, jest tak samo głośno. Ciągle ci napiernicza jedno z 3 stoisk. Elektronicy, Activision albo ktoś jeszcze, bo wszyscy 3 mają swoje duże stage'e z prowadzącymi, którzy przez całe targi się wydzierają. A ty chodzisz po pokazach i nawet w tych boksach, jak jesteś pokazowych, tam też jest tak głośno, że czasami nie słuchać prezentacji, która jest ci przedstawiona do magazynu, więc to nie jest dobre miejsce, ja ich nie lubię po prostu. To możesz kupę gadżetów znaleźć oczywiście, dostaniesz gadżety też od devów i publisherów, z których robisz relacje, ale ja Gamescomu nie cierpię. Z drugiej strony kupa fanów, miłych wspomnień i tak dalej, ale też strasznie źle poukładane sloty, co oczywiście nie wynika ani z winy redaktorów naczelnych, ani z winy tak naprawdę publisherów czy deweloperów, tylko tam po prostu jest tyle się dzieje, że ciężko jest czasami na cokolwiek zdążyć. Masz kilka slotów, czasami się robią takie sytuacje, że akurat ktoś nie może od nas, bo coś, bo ma gdzieś drugi nagle ważniejsze okienko mu się zaczęło. Zaczyna się przez telefon komunikacja, przesuwanie slotu, ty pójdź tam, jest, panuje chaos. I tak od rana do wieczora i to nie jest przyjemne. Fajnie jest zobaczyć coś jako jeden z pierwszych w Europie czy na świecie, kiedy jest prezentacja zamknięta, jak na przykład słynny Hellraid Techlandu, który się nie ukazał, ale widzieliśmy demo pokazywane wtedy na prezentacji, to był chyba 2015 lub 2014 rok. Ja w tym widziałem mega potencjał, wiesz, to widziało to ile tam, kilkaset, kilka tysięcy może ludzi na całym świecie, a graczy przecież jest kilkaset milionów w tym momencie, więc to jest fajne, to jest nobilitujące, że możesz coś takiego zobaczyć. Ale z drugiej strony ta otoczka, organizacja, to jest piekło po prostu. Ja preferuję już teraz targi biznesowe, na których jest spokojniej, po prostu można porozmawiać sobie konkretniej z partnerami biznesowymi, niż właśnie te duże targi. Bo tak naprawdę Gamescom z targami dla fanów, tak? A w znacznie mniejszym stopniu targami dla profesjonalistów, takich jak dziennikarze, czy właśnie publisherzy i game developerzy. I stąd też się biorą problemy z Gamescomem, takie, że na przykład skróciła się o jeden dzień chyba, to znaczy w dzień zerowy, który był dla dziennikarzy, wciśnięto tak naprawdę golden bilety, z których mogli korzystać rodzice i dzieciaki i fani, więc tak naprawdę te hale nie były puste i nie były spokojniejsze i nie było super, lepiej się pracowało, bo czuć już było, że trzeba czasami się przepchnąć gdzieś i mieliśmy problem z robieniem swojej roboty tak naprawdę. Już nie było, wiesz, nie było tego jednego dnia na zwiedzenie targów, żeby w ogóle sobie chociaż logistykę dobrze zrobić tak naprawdę, żeby potem wiedzieć, gdzie uderzać, jak będzie ścisk, jak będzie się przepychało z jednego końca hali na drugi, co może zająć 10 do 40 minut nawet w złym momencie, jak wszyscy są
na schodach ruchomych i wiesz, ty nie masz jak przejść. To jest kolejka i musisz czekać. Dokładnie o to mi chodzi. Nie, ja powiedziałem hala, ale tak naprawdę chodzi mi o całe te targi. O jedno z punktu A do punktu, wiesz, do punktu B może być czasami tak jak z Polski do Nowej Zelandii. Najgorsza długość, największa długość pomiędzy poszczególnymi komponentami targów. A właśnie, bo zdarzają się jeszcze sytuacje losowe na przykład. Kiedy masz zaplanowaną logistykę i od rana do wieczora masz te sloty, tu pokaz u Techlandu, tu w CDP-ie, tu pokaz u elektroników, tu jakieś małe indie i masz wszystko zaplanowane. Wstajesz rano, jesteś zmęczony, ale myślisz sobie, że masz to wszystko pod kontrolą. Wchodzisz na halę, okazało się, że ochrona zmieniła, zrobiła reroute jakiejś trasy, coś zapięła i teraz trzeba gdzieś indziej jakoś chodzić. Pusz! I wszystko ci się sypie znowu i tracisz czasówki, nie? Biegniesz na pałę. No i jeszcze jest trzecia rzecz, czyli imprezy okołotowarzyszące, czyli już te organizowane przez wydawców najczęściej. No nam się zdarzało, że zaliczaliśmy dwie lub trzy w nocy jednej i zdarzało się, że komunikacja w Kolonii była taka, że trzeba było iść kilkanaście kilometrów z jednej imprezy do hotelu, bo już nie było jak wrócić, też tak bywało, bo ona gdzieś była na końcu miasta i tak pamiętam, że chłopaki kiedyś wrócili nad ranem z imprezy pewnego wydawcy. Stukając do otwartych drzwi, bo myśleli, że są zakluczone, a my im zostawiliśmy otwarte i oni nie mogli ich otworzyć, bo tam mieli po prostu, byli zmęczeni bardzo, nie? No ja myślę, że z Redą bardzo dużo dał. Każdy, kto miał wykorzystać pracę w Extreme, żeby pozostać w branży game devowej albo około game devowej, czyli na przykład w bizdevie, w marketingu i PR-ze, to miał tę szansę, tylko trzeba było po prostu się, no, wiedzieć, co tak naprawdę zrobić, bo niektórzy jej nie wykorzystali, a po prostu może nie chcieli. Ale tak, w ogóle nie tylko PSX, ale w ogóle pisanie i praca w GameJourno w latach 2000-2015-18, tak mi się wydaje, bo już prawie nie mamy prasy, tak? PSX został ostatni w tym momencie jako miesięcznik. Reszta to są cyfrowe media, które są tak naprawdę kombajnami finansowymi. Tam się nie trzeba odbijać, bo one same w sobie dobrze zarabiają, tak? A w GameJourno można się było odbić do game devu. Bo po pierwsze, poznawałeś w trakcie pracy dużo ludzi, z którymi przeprowadzały się wywiady, do których się pisało promki. Ja akurat nie pisałem, ale to Rogera czy Butchera zawsze była praca, czy zastępcy redaktora też naczelnego, właśnie na przykład Rozba, że się pisało do Sony, na przykład o wersję promo dla magazynu, więc siłą rzeczy poznawało się ludzi, którzy już pracują przynajmniej na poziomie wydawnictw, tak? Przynajmniej na przykład na poziomie tak zwanych platform holderów, czyli w tym wypadku Sony czy Microsoft. Więc jeżeli ktoś chciał, jeżeli ktoś miał później po pisaniu, a trzeba przecież też umieć pisać, żeby pracować w Giorno, więc jeżeli ktoś widział siebie dalej, to spokojnie mógł zawsze znaleźć pracę w PR-ze i marketingu. Bo to jest podobne, tylko już na poziomie komercyjnym piszecie po prostu prasówki, tak? Trzeba ładnie ułożyć opis. Opisać swoją grę, to już nie jest recenzja, to jest prostsze, bo to jest opis, ale trzeba go dobrze sprzedać, tak? Na przykład prasie lub w reklamie, kiedy chodzi o wording i tak dalej. Do bizdevu można przejść przecież też, jeżeli ktoś, znaczy nie mam konkretnych przykładów, ale nadal bizdev jest czymś bardziej około game devowym, czyli business development, więc też wydaje mi się, że osoba po nawet zarówno z odpowiednim wykształceniem kierunkowym, ekonomicznym, jak i bez niego, też jest w stanie wejść, ponieważ rozumie, jak działają gry i rozumie, jaki na przykład biznes można zrobić pomiędzy wydawcą, a holderem jakiegoś brandu, no, bo to jest bizdev, to jest na styku bizdevu i marketingu, ale jak zrobić deal, tak? Więc tu znowu, znasz rynek gier, dzięki Roger, dzięki, to zawsze musisz, dlatego się prawie z tobą pobiłem na Gamescomie właśnie, bo zawsze mi przeszkadzasz i właśnie psujesz wszystko. Strasznie. Na Gamescomie to kazałeś mi trzymać swoje łach. Tak w ogóle tego nie... Prosiłem cię. Nie. Poprosiłem go kiedyś na Gamescomie, żeby mi podtrzymał rzeczy, bo kurwa biegałem z tą kamerą i z tym statywem. A on powiedział, że nie będę nosił rzeczy. No taki byłeś właśnie, a mi było przykro, dlatego się zdenerwowałem, to bo moja reakcja obronna na twoje zachowanie. Ty nosił 30 kilo... On wtedy nosił 30-kilogramową skórę i nosił ją ile? 3 lata, 4. Ale na Gamescomie jej nie miałem. Na Gamescomie nie nosiłem, a tam było gorąco. Mi ją nosić. A mi było gorąco, on mi kazał skórę. W sierpniu skórę. No. Może chciałem, żebyś się poczuł jak w mojej skórze na przykład, żebyś wiedział jak to jest. No więc można przejść z GameJourno do GameDevu naokoło, czyli PR, marketing, bizdev albo na przykład publishing, gdzie piszesz notatki prasowe, pomagasz też spiczować grę, ale możesz też pomóc
w samym właśnie pitchu gry i w game design dokowaniu. Ponieważ jeśli jesteś dobrym recenzentem, to wiesz, co żre dobrze, tak? Możesz zobaczyć, możesz zrobić też silent review, możesz założyć firmę, która robi silent reviews na przykład, jako ktoś, kto pracował w Game Journal, czyli możesz pomóc deweloperowi lub wydawcy w dojściu do tego, ile ta gra potencjalnie zdobyłaby na Metacritic lub w mediach polskich czy zagranicznych, więc jest dużo takich furtek. No ale jak jesteś programistą, to wiadomo, że możesz już bardzo prosto poszukać sobie tak na przykład przejścia. Ja robię zwiastuny gier wideo, bo zawsze interesowała mnie produkcja filmowa, zawsze lubiłem filmy i wychowałem się na trailerach. I tak się złożyło kostka do kostki, klocek do klocka, że w końcu teraz robię zwiastuny i jakieś animacje do gier, bo tak mi wyszło. Bo Butcher zapoznał mnie z wieloma ludźmi z branży, z wieloma z nimi się później zaprzyjaźniłem. Wielu z nich z branży, zarówno Game Journal, jak i właśnie z Game Journal przeszło do game devu lub do pracy w wydawnictwach. I oni zaczęli się zgłosić, a może ty byś nam zrobił zwiastun. I to było z 8-9 lat temu. No i potem poszło już po prostu, wiesz, to już jest potem kula śniegowa. Jeżeli ci zależy i się starasz, to już nie ma innej opcji niż, że się może nie, coś, znaczy, że się może, nie ma innej opcji niż, że się musi udać. O. Tak. Dlatego tak mało piszę teraz do PSX. I nie mam czasu, tak. Może powiedz też o tym słynnym trailerze z Paydaya. A, to była w ogóle, tak. A to nie było pod PSX, wiecie? To był pod PPE bardziej. Ale prawda jest taka, że pracowaliśmy z Kalim, z Rogerem, z Sokiem wtedy, we czwórkę nad live action trailerem Paydaya 2. I tak się złożyło, że wtedy akurat Kali już pracował znowu w Techlandzie, dlatego do nas przyszło. I stwierdził, że okej, wykorzystamy chłopaków z PSX-a i niech nam zrobią. No to jest właśnie dobry przykład, bo Kali wrócił do Techlandu, a jednocześnie też pozostał jeszcze dziennikarzem i mógł tak zrobić, pracował w marketingu Techlandu. Techland wydawał Paydaya 2. Ej, może zrobimy coś szalonego. Sobek, pomóż. Dobra, chłopaki, mamy scenariusz i zrobiliśmy trailer Paydaya 2 w wersji, znaczy w naszej lokalnej, czyli pod Pałacem Kultury i Nauki. Napad na... Na co napadaliśmy? Na biuro Techlandu. A, biuro Techlandu, które udawaliśmy, promkę, że jest w pałacu. Tak, i kradliśmy promkę jako kolesie z Paydaya. I w ogóle myśleliśmy, że to będzie taki... tam obejrzy parę osób, nie? Kilkaset osób może to zobaczy, a w tym momencie na liczniku tam jest ze 4 miliony odsłon chyba. To cały czas jeszcze żyje po 7 latach. I w ogóle jest to chyba drugi najpopularniejszy filmik paydayowy ever. Poza tymi najbardziej pro, bo jest tam jakiś taki jeden super trailer właśnie amerykański i potem jest nasz. I ten wyżej jest z tym aktorem, który to jest w Far Cry'u 6, jest na fasadzie koleś z Breaking Bad. Trochę tak, świetnie to wyszło. Ale też nie mieliśmy jakiegoś budżetu i to wyglądało jak typowy filmik YouTube'owy tak naprawdę. To zerowe takie oświetlenie, wszystko zastane światło, trochę tam było lampek, my byliśmy naturalni, dlatego to tak zażarło chyba. Jakby nie było przeprodukowane, było w takim formacie YouTube'owym, że mógłby to zrobić właśnie YouTuber, dlatego to się w ogóle tak zażarło strasznie i do dzisiaj tam, nie wiem, działa. To jest taki fuks, bo już nie powtórzyłem takiego sukcesu, to był koniec. O Extreme'owi życzę przede wszystkim 100 numerów przynajmniej jeszcze i jeszcze długiego życia jako ostatni reprezentant papierowego medium gamingowego w Polsce, które wydawane jest w cyklu miesięcznym. Tego życzę najbardziej PSX-owi. I będę pisał do PSX-a do samego końca, jego lub mnie. I to jest jedyne, bo jeżeli to się uda, znaczy, że się udały wszystkie inne rzeczy po drodze, które są potrzebne, żeby osiągnąć wszystkie części równania. I za te trzymam kciuki, ale nie chcę o nich po prostu mówić. Mam nadzieję, że się spełnią wszystkie rzeczy i będzie kolejny, przynajmniej 100 do 400 dojedziemy. I to jest jedyne. Czytelników też życzę, takich jak... Inaczej, nikomu nie życzę takich czytelników. Mamy najlepszych czytelników na świecie, bo prasa umiera, a my wciąż mamy tą grupę ludzi, którzy się przejmują tym, co napisaliśmy i przejmują się losem tego formatu, tego magazynu i jego papierowej wersji. W 2022 roku. Teksty w Extreme to jest dialog pomiędzy redaktorami a czytelnikami. To nie jest pisanie na obwał.